W poprzednim odcinku próbowałem spędzić 24 godziny pod łóżkiem Wojtyniego. W dzisiejszym odcinku zostaję prezesem banku. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest ze mną dzisiaj Milki, która rzuca do mnie wełnę i w ogóle jakieś inne dziwne rzeczy, których totalnie nie potrzebuję. Witam. Aha. Ja nie będę się ciut. Aha, okej, dobra, jest ze mną Wojtini, jest ale ze mną ja Wojtini. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Banko. Musimy porozmawiać, bo jak widzisz, tutaj jesteśmy oboje w garniakach, oboje jesteśmy dobrze przygotowani. Więc zapraszam do mojego banku. Mojego. Wykochani mojego widzowie, banku. Kochani widzowie, napiszcie, przepraszam bardzo, ale dlaczego ty się. Dlaczego? Słuchaj, dzieci i ryby głosu nie mają. Dzieckiem nie jesteś, ale rybą jesteś. Zamykamy. Przepraszam, a dobra, dawaj. Co to tu robi? Proszę wyciągnąć tego płaza gada z krzata stąd. To jest Manticora, przepraszam bardzo. Ja dobra, ale mała. Ja wiem, o co chodzi, jeszcze trochę na tym znam. Dobra. No widzimy? Jaka mocna, na trzy razy z tego. Dobra, ale słuchaj, w każdym razie, słuchajcie. Na samym początku zostawcie łapkę w górę, 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, wiadomo, Spalinowa to jest piła. Dobra. W każdym razie, słuchajcie. Zapraszam do mojego biura. To jest moje biuro. Nie, no kurczę. Czekaj, nie wchodź tam, bo ona. O. Widzisz, nawet on nie chce, żebyś była prezesem tego banku. O, wstała. Dziękuję. Ła, no co jest grane? No gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. Już możemy? Tak, ja siedzę na krześle prezesa, dziękuję bardzo. Dobrze, chciałbym porozmawiać o stopie procentowej mojej lokaty. Dobrze. Stopa. Proszę mnie nie bić, jestem na strzała. Proszę mnie nie bić, proszę troszkę szacunku do twojego króla, władcy i tak dalej. Nie ruszę. Ale to. Aha. Fajnie, czy możemy dalej prowadzić? Tak, możemy kontynuować rozmowę. Stopa oprocentowania, oczywiście dla pana wyjątkowo, jako że jest pan naszym jedynym i bardzo stałym i wiadomo bogatym klientem. Mhm. Mogę się napić? Przepraszam, jak najbardziej. To jest... Spragniłem się. Super, dziękuję bardzo. Nie oddam ci tego krzesła. Jestem spragniony. Nie zdążyłem. Dobrze. Ja panu pokażę, może pana safe, zapraszam, bo tutaj już nie ma sensu siedzenia w ogóle. Podążam za panem. Zapraszam. Ja jako jedyny mam klucze do tego. Ja jako jedyny mam klucze do pana safe'a, ponieważ ja jestem. Trzymam psychicznie człowiek. Przepraszam, czy mogę ci powiedzieć? Czy mógłbym też dostać klucze do swojego safe'u? Niestety nie istnieje taka możliwość. Tutaj jest pana safe. Dobrze wiedzieć. Bo wie pan, musimy chronić pana pieniądze. Gdyby pan miał. Co to jest? To jest po prostu. Limitowana edycja srebrnych sztabek. To takie potrafią latać. Bo ponieważ w tym miejscu jest. One się odpychają od siebie, wie pan, o co chodzi? Magnetyzm i tak dalej. Magnetyzm. Nieprawda. O, przepraszam. Czemu zamykasz go tam? Ale jaka moja sekretarka jest totalnie niewychowana. Przepraszam bardzo. Ja nie wiedziałem, kogo zatrudniam. Na temat biznesowy? Tak, jak najbardziej, zapraszam do mojego biura. Kwestie rodzinne zostawicie sobie. Ale to nie są kwestie rodzinne w ogóle. Ja potrafię rozdzielić pracę od. Kto to w ogóle jest? Moja sekretarka, tu jest moją sekretarką, nikim więcej. Okej, nie, przepraszam. Moja sekretarka. Przepraszam. Pan na chwilę ze sobą posiedzi, ja muszę iść przeprosić ją, bo będę miał problemy całe życie wtedy. Dobra, Emilka, chodź! Emilka! Przepraszam. Sekretarka, dobra. Nie, no, dobra, sprzątaczka. Znaczy, żona prezesa, no proszę. No widzicie, kochani widzowie, ona się na mnie obraziła. No, ale, dobra, no, ale widzisz, słuchaj. Widzisz ten budynek? Ja jestem jego właścicielem i tutaj jest tyle pieniędzy, że ty i tak prędzej czy później wrócisz. Ała! Proszę mnie nie bić. Że doskonale wiemy, że ty, że widzisz, sama wracasz. Zapraszam. Powinniśmy zrobić jakieś losowanie. Nie, jakie losowanie? Bez sensu w ogóle są losowania. Mam pomysł na losowanie. Nie. Ale dlaczego? Dlaczego? Nie, to jest nieodpowiedni problem. Jest bardzo odpowiedni. Proszę za mną. Ale warunki. Ale to ja tu jestem prezesem. Cisza. Proszę mi. No dobra. Cisza. No dobra, słucham. Chwila, bo tutaj muszę rozstrzygnąć pewne. Już. Dobra, skrzynki. Widzi pan te dwie skrzynki? Obydwie puste, no. Do jednej wsadza pan ziemniaka, my z panią sekretarką. Albo. No widzisz, potem... dobrze, ale on nawet wie, o co chodzi, on nawet wie, gdzie jest, jaki jest podział ról.
na tym miejscu. Może z panią dyrektor, czy... Nie, z sprzątaczką. Pana... Tak, dobra. Robimy losowanie o szefa... Widzisz, jaki ona ma internet? Myślisz, że ktoś, kto jest prezesem, mógłby mieć taki? Wydaje mi się, że tak. Że ma prezesa stać na lepszy. Proszę do jednej z tych skrzynek włożyć upieczonego ziemniaka. Ja wybiorę, która to jest. A my z panią Milki... Proszę tutaj za mną, proszę. Nie, ale czekaj, co ja mam zrobić, bo ja się pogubiłem. O co chodzi? Włożyć ziemniaka do jednej ze skrzynek. Ale dobra, no ale powiedz mi teraz tak. Co jeżeli wylosujesz ziemniaka ze skrzynką? Jeżeli znaczy, wylosujesz ziemniaka... skrzynkę z ziemniakiem. Przepraszam. To ja jestem prezesem. Dobra, okej. No, to będzie uczciwe, proszę. Dobra. Do jednej mam dać ziemniaka, a do drugiej nie, tak? Tak, dokładnie. Dobra. A jeżeli trafi się ziemniak, to ja wygrałem. Tak, a dobra, nie jak, trafisz, ja już to zrobiłem, nawet sobie jednego ziemniaka zjadłem. Zapraszam. Dobra. Uwaga. No, teraz Emilia, chodź, żebyś widziała, kto wygrywa. Żeby nie było, że ustawione, uwaga. No, żeby nie było, że ustawione, ja idę za tobą. Reszting emocji, uwaga. Uwaga, no. I otwieram. Co to ma znaczyć? No, w obu jest ziemniak. No, ale, i tak miało być, widocznie tak miało być. Nie, tak nie miało być. Ale jeszcze raz. No nie, no przecież był ziemniak. Jeszcze raz. Był ziemniak, no to już jest koniec, patrz. Patrz. Stop. Ale widzisz, ona nawet olała to, ona miała gdzieś... Emilia miała totalnie gdzieś, zaraz, kto wygra, bo stoi tu ciągle. Zaraz będziemy inaczej rozmawiać. Ale to proszę, ja tu jestem prezesem, to ja tu jestem prezesem. Proszę schować te Tiger Swordy oboje. Mam? Nic mi tu nie grozi. Na pewno? Nic. Nie, no ty jesteś najgorszym! Kurczę. Tepnij mnie do siebie, bo ja nie mogę. Pojawiłem się w bazie. Proszę mnie wrócić do mojego banku. Jaka jest komenda? TP Szczypson do Wojtini. W sensie Szczypson Wojtini, tak wiesz. Niki nasze musisz wpisać. Najpierw mój, później twój. Wystarczy jak napiszesz pierwszą literę i klikniesz tab. O, dobra. Dobra, wróciłem do mojego banku w końcu. Nie ma to jak w domu. Daj mi moje ziemniaki. Nie mam twoich ziemniaków. Masz moje... No, nie. Nie wzięła. A czekaj, tu są. A gdzie ona jest w ogóle? Poszła sobie, obraziła się na ciebie. Powiedziała, że w domu inaczej pogadamy. Czekaj, nie ma jej w ogóle na serwerze. Dobra, ona się poddała. Chyba wygrałem. Nie, jeszcze raz. Nie, no wygrałem walkoverem, no ale no nie ma jej, nie. No dlaczego ja nie mogę być prezesem? Jeszcze raz? Ale mamy tak pogadać? Ale dobra, ale nie ma mojego oponenta. Dlaczego ja mam walczyć bez... Ona się zgubiła. Ona gdzieś tam zaraz krzyczy w tle. Gdzie ty ją zamknąłeś? W piwnicy ją zamknąłeś na pewno. Dobra, nieważne gdzie ją zamknąłem. Wracaj. A nie, pojawiła się tu, czekaj. Bez głowy. A nie, ma głowę. Znaczy bez kaptura. Już możemy? Czekaj. Nie, no bo ja nie mogę bez niej. W sensie, wiesz, to musi możemy być... Żeby to było legitne, to ona musi... Legitne? Być. Ty przecież oddajesz dwa ziemniaki do tej samej skrzynki. Bo tak miało być, słuchaj, ale to nie ma znaczenia, rozumiesz, zaraz, że teraz ponowimy to? Pracę. Ponowimy to i znowu będę ten, znowu ja co? Będę prezesem. Co? I znowu sobie poszła. No widzisz, bo ją nie obchodzi, to ona możemy, nie chce być prezesem. Ona nie chce być prezesem. Chce być prezesem. Zaraz, słuchaj, proszę uczciwie... Ja ci tak bardzo pomogłem. Dlaczego ty tak walczysz o to, żeby mi się nie udało? Dlaczego? Walczę, żeby ci się udało, ale chcę tutaj uczciwie. No ale uczciwie, patrz, ja jestem, jej nie ma. Trzeba patrz, ona ciągle tam stoi. Ona nie umie... No patrz, o, dobra, ja dobra, ja dobra. Ja po prostu musiałam przemyśleć to wszystko. Dlatego, że jesteś po prostu kłamcą i oszustem. Nie jestem kłamcą i oszustem. Jestem po prostu jedynym nadającym się prezesem. Jestem jedyną osobą, która nadaje się na to stanowisko. Proszę się rozejść. To się rozeszliśmy, no. Znowu mnie musisz tepnąć. Nie. Dobra, no ja jestem gotowy na... Od samego początku byłem gotowy, ale... Kurczę, czekaj. Czekaj, oddaję ci wszystko. Nie jestem złodziejem, ja jestem twoim... O, czekaj, oddaj mi ziemniaki. Dobra, zabrałem ci Tiger Sworda. Oddaj mi ziemniaki. Oddaj mi go. Oddaj mi wszystkie ziemniaki, oddaj mi wtedy Tiger Sworda. Bo zaraz to znowu inaczej rozwiążemy, koniec. Oddaj mi wszystkie ziemniaki. Dobra, ale masz, oddaj mi wszystkie ziemniaki. Liczę do trzech, raz. Dobra, już się pogodziliśmy, no. No, teraz tak, my z Milki odchodzimy, ty dajesz do jednej. Ja mogę gadać, bo on jest... Dobra, to ty dajesz. Nie, ale ona to oszuka, ona to oszuka, na pewno. Nie, ale on... Nie, ja, tak miało być, tak miało... Dobra, ja chcę dać ziemniaka.
No to daj patrz, ziemniaka, ale jak jeszcze raz okłamiesz, to inaczej. Dobra, dobra. Nie będzie teleportowania. Dobrze. No, no to proszę. No, proszę iść tam, proszę się tam udać, ja będę tutaj ziemniaka stawiał. Dobra. Czekajcie, muszę to jakoś wykminić. Czekaj, jak to było? Jak jest ziemniak, to ja wygrywam, tak? Jak jest ziemniak, to ty wygrywasz, tak. Dobra. Dobra, kochani widzowie, to było tak, on otworzył tą skrzynkę wtedy, i bo według były ziemniaki, to tak zrobiłem specjalnie, żeby przetestować, wiecie o co chodzi. I teraz, jak ja dam ziemniaka, jak on otworzył to teraz nie, pewno nie otworzy tej, więc otworzy to, więc tu już muszę dać ziemniaka. Oj, widzicie, w tym momencie zostaję prezesem banku. Dobra, już, jestem, dobra, jestem gotowy. Dobra, otwieraj skrzynkę. No, chodź, czekaj, nie otwieraj sam, ona ma tu być. Ma tu być. Ma tu być, obserwuj, jak zostaje prezesem banku. O! Nie! Zostałem prezesem banku! Hurra! Hurra, zostałem prezesem banku! Nie, zostałem prezesem banku! Zostałem. Nie, otworzę w prawo. Ale w prawej. No i co, jest tu ziemniak? O co ci chodzi? Nie ma. A w lewej nie ma. Nie ale było jest, no widzisz, nawet ale sam go wyrzuciłeś! Tak był ziemniak w prawej! Raz! Nie, ała! Nie może być prezesem banku. Absolutnie. Proszę mnie, nie to z powrotem. Się nikt się na to na panią nie zgadza. Nie może. Nie, ale nie było głosowania ogólnego. Zdecydował jakiś ziemniak śmieszny. Proszę mnie tam teleportnąć do was. Jaki ziemniak? Jestem oszustem po prostu. Nie jestem oszustem. Jestem jedyną osobą, która nadaje się na to stanowisko. Oddajcie mi moje ziemniaki. Proszę ziemniaki. Dziękuję. Proszę o spokój już, bo... Dobra. Zapraszam do mojego biura. Zapraszam do mojego biura. Było uczciwe losowanie. No, było losowanie. Ale ja wygrałem. Wydaje mi się, że nie. Nie. Ale dlaczego? Ktoś ci jest kłamcą i oszustem. Zapraszam klienta. Patrz jak skacze, jaki mój fan. To pana klient? Tak. Nie wygląda. Jakiś taki zielony trochę. Wygląda identycznie jak ty prawie. Patrz. O, wybacz, jak mnie kocha. Ciekawe, w którym miejscu. No i dlaczego pan mojego klienta zabił? No widzicie, takie to jest losowanie, takie to jest losowanie. No dobra, niech wam będzie, dobra. Zobaczymy, jak się Emilia spisze jako prezes. Zobaczymy. Zasiadaj tu na tym tronie, proszę cię bardzo. Oho. No widzisz, ona nie chce, muszę chyba zostać prezesem ja. No nie, dobra. Obudziła się, dobra, no, proszę usiąść tu. Dobra, i zobaczymy, jak sobie dać radę. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19. I wiadomo, zapraszam na kanały do Emilki i do Wojtka. Oczywiście linki są w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.